modlitwy. Poprosiłem was, żebyśmy wstali teraz. No, będziemy się modlić. Okay. No to wypadałoby wstać, okej, okay, jak już jesteśmy, nie? Także pomodlimy się w bardzo, bardzo prosty sposób. Poprzez gest, nie? Nie wiem, czy się modlisz poprzez gest, może akurat tylko gdzieś słowami, może w ten sposób. Tutaj zrobimy najpierw taki coś najprostszego, nie? Czyli, że poprzez gest będziemy odpowiadać na tą frazę, która będzie po prostu pod ten rytm. Bardzo prosty sposób. Ale myślę, że zróbmy, okej? Okay? To są dni antoniańskie, okej? Okay? Zróbmy na krzyża na początek, okej? Okay? Żeby zacząć fajnie ten koncert. I gdy usłyszymy wasze amen, włączamy bit, dobra? Także uwaga, lecimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale czekajcie, jeszcze raz. Na tyle osób, to amen powinno być o ileś decybeli po prostu głośniejsze, dobra? Ale księdza nie słyszę tutaj, no. No tak, no to ksiądz z brodą w okularach, no. Uwaga, proszę się poprawić, księże, uwaga, widzimy księdza. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Okej, dobra. W bardzo prosty sposób, zaraz razem z nami. Okej, jeśli chcesz odpowiadać poprzez gest. Jeśli nie chcesz, nie robisz tego wcale. Niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie. Kto się na to zgadza? Niech klaszcze w dłonie, hej! Niech klaszcze w dłonie, hej! Niech klaszcze w dłonie, niech klaszcze w dłonie jeszcze mocniej. Niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie. Kto się na to zgadza? Niech klaszcze w dłonie, hej! Niech klaszcze w dłonie, niech klaszcze w dłonie, niech klaszcze w dłonie jeszcze głośniej, hej! Niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie. Kto się na to zgadza, niech tak głową klaszcze w dłonie. Niech klaszcze w dłonie, niech tak głową klaszcze w dłonie. Niech klaszcze w dłonie, niech tak głową klaszcze w dłonie. Niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie. Kto się na to zgadza, niech tak głową klaszcze w dłonie. Jeszcze mocniej, niech tak głową klaszcze w dłonie. Jeszcze głośniej, niech tak głową klaszcze w dłonie. Tak, niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie. Kto się na to zgadza, niech wzniesie dłonie. Niech wzniesie dłonie, tak. Niech zniesie dłonie, niech zniesie dłonie jeszcze bliżej. Niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie. Kto się na to zgadza, niech zniesie dłonie, hej. Niech zniesie dłonie, niech zniesie dłonie, niech zniesie dłonie jeszcze wyżej. Zobaczyłem ogień, tak, zobaczyłem ogień. I tak bardzo pragnę, by ten ogień zapłonął też tobie. Zapłonął też tobie, zapłonął też tobie. Zapłonął też tobie, zapłonął też tobie. Zobaczyłem ogień, tak, zobaczyłem ogień. I tak bardzo pragnę, by ten ogień zapłonął też tobie. Zapłonął też tobie, zapłonął też tobie. Zapłonął też tobie, zapłonął też tobie. Bardzo ważny moment, mając lewą rękę, kładziemy lewą rękę na barku sąsiada po lewej stronie. Ja wiem, że może być to takie niekomfortowe, ale połóż. Ja wiem, bo może akurat nie znasz tej osoby, która stoi obok ciebie i się boisz. Nie bój się, ja cię kręcę, ej. Naprawdę, zrób taki gest. Dzisiaj chcemy tutaj wieczorem stworzyć taką razem wspólnotę, dobra? Żebyśmy tutaj zrobili taki gest braterstwa, by położyć tą dłoń i za chwilę zapragniesz tego ognia dla tej właśnie osoby. Nie tylko sobie, ale dla osoby obok. W jaki sposób? Ja będę mówił tak. Zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę, by ten ogień zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, ogień? Ale czekaj, jeszcze nie, ej! Za chwilę razem z nami wjeżdżamy, uwaga! Masz tą osobę? To trzymaj, ej! Zobaczyłem ogień, tak, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę, by ten ogień zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie w drugą stronę, ej! Zobaczyłem ogień, tak, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę, by ten ogień zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie, zapłonął też w tobie. Ej, słuchajcie, bardzo proste, ja chciałbym teraz zobaczyć jedną rzecz, nie? A mógłbym jeszcze dostać mojego wokalu trochę na monitory więcej, z decybel 2? Dziękuję. Słuchajcie, ja chciałbym zobaczyć, kto przyklasnął chociaż raz w odpowiedzi na tą frazę, która była tutaj pod beat, nie? Ja przypomnę, co tam było. Niech prawdziwa miłość w sercach naszych dziś zapłonie, jeśli się na to zgadzałeś, przyklasnąłeś swoje dłonie, okej? Okay? Jeśli pamiętasz. Kto pamięta, że przyklasnął, dobra, ręka w górę, prawa ręka może być. Jeśli przyklasnąłeś w odpowiedzi na to, ale wysoko, umawiamy się, że wysoko podnosimy, nie tak jak zdechły królik, okej? Okay? Ale wysoko. I teraz, ale trzymając tą rękę teraz, trzymaj. I teraz rozejrzyj się dookoła, trzymając tą rękę. Rozejrzyj się. Okej. Okay. Dobra, dzięki. Założyłeś, że znaczna część osób podniosła rękę, czyli w odpowiedzi na tą frazę. Czyli w ten sposób to był po prostu niewerbalny komunikat, niewerbalna odpowiedź na twoje pragnienie miłości. Wiecie, chcemy się tutaj z wami dzielić czymś najpiękniejszym, co może człowieka w życiu spotkać. Chcemy się dzielić doświadczeniem miłości. Stoją przed wami mega słabi ludzie, wiesz? Bardzo słabe osoby.
jesteśmy osobami uzależnionymi, jesteśmy osobami trzeźwiącymi od ponad 9 lat, tak można to określić w języku terapeutycznym. Właśnie tacy słabi ludzie chcą się dzielić czymś niesamowicie pięknym, doświadczeniem mocy i miłości Boga. Ha, może myślisz, okej, dobra, o co tu chodzi? To chcę ci to przybliżyć, wiesz? Pierwszy, kto nam pomaga? Hej, Duch Święty, hej! Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Ej, Pani wzorowo, dwie łapki. Przyjdź jak deszcz, ha? Przyjdź jak wiatr. Ożyw spieczoną glebę naszych serc. Wylej się na cały ten spragniony świat. Zabierz ten paraliżujący strach. Dajmy swoją odwagę, nie chcę się już więcej bać, ha? Nie, niech popłyną wody żywe, utwite strumienie. Przemienię wokół nas atmosferę. Ty namaszczasz mnie, jestem twoim raperem. Wyruszam w teren jako odkrywca, ha? Jako zdobywca, rzadziej jako turysta. Bardziej jako okulista od tych, by zakładać Ewangelii. Okulary tym, co wzrok sumienia utracili dobry, nim nadejdzie dzień sądny. Być twój paraklecie dotyk słodki. Mogli poczuć wszyscy, którzy doświadczyli życiowej wywrotki. Wylej na nas wiarę, miłość i nadzieję. To najbardziej są potrzebne do życia środki. Tak, wiara, miłość i nadzieja. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Dwie łapki do przodu. Moje życie zmień. Przyjdź, Duchu Święty, bądź dla mnie jak tlen. Ty mi uściechnieniem jesteś, dobrze o tym wiem. Przyjdź już tu firewall, robiący przed złem. Tu masz ten dzień na każdy kolejny dzień. Przyjdź, Duchu Święty, bądź wam samym dla mnie. Serca spękane, zabrama ten dramat. A do nieba włoska brama. Twoje działanie można zamknąć, miłość i rama. Jeśli rzeczywiście są tu jakieś ramy, cały świat twoją ręką jest utkany. Potrafisz przyjąć każdy moment szary. W kolor mego życia dajesz porą. Chcę być w tej ziemi sobą. Wylej swoją miłość na nas, przemieniaj relacje. Byśmy na siebie mogli spojrzeć inaczej niż zawsze. Robisz moje duszy respirację. Dajesz inspirację, by zapragnąć nieba. Proszę już na zawsze i twój głos we mnie śpiewa. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Przyjdź, Duchu Święty, prosimy Cię w imię Jezusa dzisiaj do tego miejsca. Przyjdź do każdego z nas. Zapraszamy Cię do naszego życia. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin, często tak popękanych cierpieniem, różnymi dramatami, brakiem miłości. Przyjdź, Duchu Święty, proszę, ze swoją miłością. Proszę, niech ta miłość naprawia to wszystko, co zniszczył demon, co zniszczył grzech i nasze słabości. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, stwarzaj nas na nowo. Przyjdź, Duchu Święty, w imię Jezusa Chrystusa. Przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych rodzin. Przyjdź, Duchu Święty, do mego serca. Przyjdź, Duchu Święty, bym na nowo się narodził. Uwaga, wy jesteście moja ekipa, pomachajcie do mnie. Okej, wy jesteście z Jackiem, dajcie mu jakiś sygnał, że jesteście. Elegancko. Może się dołączyć, elegancko wchodzi. Nie, spokojnie, tutaj jest ekipa, w naszym klimacie. Wspólnota trzeźwiejąca, azyl, tak? Pozdrawiam was serdecznie. Jesteśmy na podobnej drodze trzeźwości. Jesteśmy ponad 9 lat osobami trzeźwiejącymi. Osobami, które odkrywają, że życie bez używek jest możliwe. Mało tego, że życie w trzeźwości to jest ogromna radość i prawdziwa wolność. I chcemy na początku, zaczęliśmy modlitwą, zakończyć modlitwę słowem amen, które znaczy zgadzam się i przyjmuję. I chcemy was usłyszeć najpierw, moją ekipę. Ja mówię amen. Wy mówicie amen, jeśli chcecie w życiu prawdziwej wolności. Uwaga, moja ekipa. Amen! Amen! Całkiem nieźle. Moja ekipa teraz. Kto chce, tak, po pierwsze, życia w pełni, życia w obfitości, życia na pełnej petardzie. Kto chce w życiu prawdziwej miłości, kto chce w swoim życiu działania Ducha Świętego, ten mówi po mnie głośno i wyraźnie amen. A nie, sorry,
musi być petarda, wiesz, to musi być na prąd, to jest takim impetem ten amen, wiesz, o co biega? Naprawdę, jak wypowiadasz to amen, pieczętujesz. Wiecie, jakie jest na przykład na mszy świętej, nie? Na koniec jest błogosławieństwo, nie? I ksiądz błogosławi wszystkich i my odpowiadamy amen, czyli że tak chcę tego błogosławieństwa. Wiecie, jak to często wygląda, nie? Amen. Zobacz, rzeczywiście to chcę, nie? Amen, nie? Że na mszy świętej powinno być tak, że po prostu, ja wiem, że teraz te osoby, które pójdą na mszę świętą, na przykład, nie wiem, jutro czy w którykolwiek dzień, wiesz, co biega? I będzie błogosławieństwo i wszyscy, amen, a ty, amen! I wszyscy na ciebie, ej, co jest? Wyróżniłeś się w kościele. Wielkie mi rzeczy, ej. No tak, no przeżywasz swoją wiarę w końcu chyba, nie? No ja, chcesz tego błogosławieństwa Bożego czy nie w swoim życiu? No później się dziwimy, że go nie widać, ej, no mordeczki moje kochane, piękne Boże owieczki, no co jest, ej? No, uwaga, uwaga! Moja ekipa, głośny wyraźnie pomniałamy, okej? Okay? Ci, co chcą życia w pełni, okej? Okay? Ci, co chcą Ducha Świętego, ci, co chcą prawdziwej miłości. Uwaga, po mnie. Amen! No i pięknie, no to widzę, też dziubeczki się otworzyły tam z tyłu, eh? Okej? Okay? Elegancko, okay. Nie? Uwaga, zaczynamy. Kto powiedział amen, podnosi prawą rękę do góry. Jak chcę prawą zobaczyć? Rękę w górę. Uwaga, jeśli powiedziałaś amen, podnieś teraz lewą do pary. Jeśli powiedziałaś amen, próbujesz się z nami pod ten beat, patrzaj! Okej? Okay? Bęk, rozbuję się troszeczkę! Rozbuję się, uwieczko moja Boża! Okej? Okay? Uwaga! A jeszcze mocniej, co jest? Te łapeczki muszą chodzić, hej! Okej? Okay? Zaczynamy od nas, patrz! Tak. Amen! 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 Teraz tak! Amen! 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 Wszyscy razem! Amen! Amen! Sami panowie! Amen! Panowie! Amen! Dziewczyny! Amen! 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 Sam ksiądz! Amen! O Jezu, słychać! Słychać księdza, ej, dajcie mu brawa! Dajcie mu brawa, wiecie, przyjaciele, w naszym życiu bardzo potrzebny jest drugi człowiek. My zawdzięczamy oczywiście naszą trzeźwość, nasze wyjście. Kluczem było miłosierdzie Boże, spotkanie z Bogiem, Jego osobista interwencja w naszym życiu. Jego działanie po prostu w kościele, w sakramentach, ale przez to On zaczął nas otwierać na drugiego człowieka, na tych ludzi, którzy stali z wyciągniętą pomocą dłonią do nas po prostu, tylko wcześniej tego nie potrafiliśmy przyjąć. Szczerze wam powiem, dzisiaj chcemy się otaczać ludźmi, którzy mają te same wartości, przy których będziemy wzrastać. To jest wspólnota Kościoła, wiesz? I fajnie takich ludzi mieć wokół siebie, którzy pomogą nam po prostu iść drogą do nieba. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Żeby mieć kogoś, kto nas wspiera na tej drodze trzeźwości, na drodze prawdziwej miłości. Dlatego teraz jeszcze trochę zawęzimy nasze relacje. Sąsiad, oj, to może być ciężko dla niektórych. Obejmujemy sąsiada. Łączymy się teraz, okej? Okay? W taką no, wspólnotę, no teraz naprawdę. Takie, to już będzie coś więcej niż gest braterstwa. Okay? Panie wzorowo. No dziękujemy, okay. że odpowiadacie na to. O, bardzo miło. Panie po 20. Chodźcie do nas bliżej w ogóle, przecież ma być tu wspólnota, zobaczcie. Okej. Okay. Chcemy was zaprosić do takiego momentu, bardzo, bardzo ważnego, w bardzo, bardzo prosty sposób. Patrz. To są ludzie, dzisiaj, którzy tutaj przyszli, okej? Okay? Jeśli chcesz, iść do nieba, to prosty jest. To co chodzi, tak? Wycina. Tak. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Jeszcze raz. Tak. Uwaga, ej. Patrzcie. Tak. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę. Hej. Chodź z nami, chyba że nie jesteś, ale chodź z nami.
i na bodźcu, wlewa. Tak, chodź, 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 miłość się znajdzie. Chodź, chodź, życie, na pełne pytanie. Chodź i od złego potencjału żadne, które będzie miał pytanie. Weź to, co wypłynął, na głębie wysokość uśmiech. Ale to twoje gminy, zwracam się do ciebie. Tylko dlatego, że mi zależy. Pokaż coś, to nie mam racha, nie wiesz jak uderzyć. Nie zależy, byś mógł mi wracać, bo wyszedł z twarzą. Miliony życi, co w niebie dewonują i skarbie gromadzą czasem. Zanim nad koliną, to odpoczuję zęchy. Co daje nam to święty, nie będzie raz bardziej. Dla jakiego lepiej bardziej. Jak wolisz, lepiej być żywym, czy lepiej być martwym. Bo ty zna jest twoja, a życie to nie żarty. Rozdami, miliony życi wiesz, trzeba nam. Sąsiada, sąsiadkę. I kto chce do nieba, leci jeszcze wyżej, okej? Na tyle w sumie ile dasz radę, patrz. Uwaga. I patrz. Ja. I ha. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Hej, ten skacze w górę, hej. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę, jeszcze raz, hej. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę, hej. Ten skacze w górę. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę. I każdy pojedynczo, pa, pa. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę, hej, ten skacze w górę. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Hej, ten skacze w górę, ten skacze w górę. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę, ten skacze w górę. Kto chce do nieba, ten skacze w górę. Ten skacze w górę. Chyba jak kto chce do nieba, mówi amen. Amen. Jeszcze raz, kto chce do nieba, mówi amen. Amen. Ja mam nadzieję, że każdy powiedział, ale nie wiem od osób, że ty może chce, może nie chce. To gdzie się wybiera? Są tylko dwa wyjścia, są tylko dwie drogi, ej, no co jest, nie? Są dwie drogi, nie ma, że tam sobie gdzieś pójdziesz indziej niż myślisz, wiesz? Jeśli chcesz do nieba, to już zacznij co robić? Rzucać się w ocean miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże, ostatnia ratunkowa deska po prostu dla świata, wiesz? Tak jest w dzienniczku, ale fajnie, bo jest jeszcze jedno wyjście. Takie troszeczkę też jeszcze jedno koło ratunkowe. Niepokalane serce Maryi, wiesz? To jest niesamowita droga. Ci, którzy się oddadzą Matce Bożej, uwierz mi, ona przyprowadzi tą osobę do Jezusa. Na naszej przyprowadzi drodze, do miłosierdzia Jego. Na naszej drodze trzeźwości różanie odgrywało bardzo ważną rolę. Dlatego Jacek też półtora roku temu napisał kawałek. Modlitwę przez ręce naszej mamy. I chciałbym, żebyśmy teraz zrobili taki krok, bardzo ważny. Zróbmy taki krok, żeby znowu objąć tą osobę, bo to jest, tworzymy rodzinę dzisiaj, okej? Okay? Chcesz, nie wiem, czy się przyznajesz do tych osób po lewej i prawej, okej? Okay? Mniejsza z tym, zróbmy teraz, jesteśmy tu rodziną, zróbmy jeszcze jeden gest, połączmy się tutaj razem, te dwie ekipy, żeby nie było teraz, wiesz, zabierzamy się naszej kochanej mamie, ej, to jak nie mamy tutaj teraz rodziny, ej? W bardzo prosty sposób dołączamy do osoby i będziemy w tym momencie modlić się w taki hip-hopowy sposób, przez ręce mamy. Wzywać jej obronę nad mamą. Mamo, zabierzemy się do tobie. Zabierzemy tych wszystkich, którzy tutaj dzisiaj z nami są. I nasze rodziny. Całą parafię. Pod twoją obroną uciekamy się święta Boża rodzicielko. Naszymi prośbami racika dziś otaczaj nas opieką wielką. Wychowaj nas od wszystko zły. Zamienaj radość na wzyn. Wykraczaj mi ducha na wszystkie my dni. Usłyszę w nocy wołanie i krzyk. Jestem jednym z tych, którzy tam jest chronienie pod mamą tych płaszczyk. Jestem jednym z tych, co wołają do ciebie wraz z drzaskiem. Tym doty słowy jak dobry klaster, modlitwa się wznosi nad miastem. Przygotowujesz nas na ten moment, gdy przyjdzie po tobie nasz pasterz. Witaj królowo, matko miłosierdzia, życie słodyczy, nadzieja nasze witaj. Gdy do ciebie wołamy my grzesznicy, ciągle miał rozdyn, mam i zgrzyta. Chociaż skubany ma głowę, to swoją piekielną twardą jak ty tak. Ty wiążesz go swoją pokorą i wierzysz ogromę na statko. Piękna i cicha, ta. Ha, pod twoją obroną czekamy się, najlepsza mamo. Argo przymierza, gwiazdo zranka, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twojego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj na pokój na cały ten amor. Pod twoją obroną czekamy się, najlepsza mamo. Argo przymierza, gwiazdo zranka, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twojego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj na pokój na cały ten amor. Na cały ten amor. Dzięki ci mamo za miłość Twą, że jesteś królową Polski świata. Pomóż mamo na nas odwołaj Twojego syna. Nas przyprowadzaj szatan. Co dla ciebie to pędka, za nami się wstawia. Matko Boża zwycięska, posyłuj nam swoich niebieskich obrońców. Królowa anielska. Bogu rodzicu najpiękniejsza, bo piękna tylko naszego Boga. Czy jesteś na niebo się staje, o mocno jest tego miłość. Czy
tylko za rękę mnie złap. Proszę też pamiętaj o tym, gdzie my śmierci, mamo. Powiedz się za tych, którzy teraz gdzieś samotności konają, mamo. I przytul mnie mocno, szczególnie jakbym miał nie obudzić się rano. Pod twoją obroną czekamy się, najlepsza mamo. Marko przymierza, gwiazdo zaraka, to nie ma bramą. Przyprowadź nas do twojego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj na pokój na cały ten amok. Pod twoją obroną czekamy się, najlepsza mamo. Marko przymierza, gwiazdo zaraka, to nie ma bramą. Przyprowadź nas do twojego syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj na pokój na cały ten amok. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ej, no! Śmierci naszej! Amen! No przecież! Co to takiego, wszyscy to nie śmiali, tak. A może tak, może zawierzymy się tej Matce Bożej, a może jednak nie? No to się zdecyduj, skoro już tutaj jesteś, to przypominaj sobie ten koncert, okej? Okay? Za każdym razem, jak będziesz stał po tej drugiej stronie tej ściany, dobra? Okej? Okay? Może jak ładnie jesteś z tej parafii, nie wiem, no może jakoś tu przychodzisz, zatrzymałeś się. Pamiętaj o tym koncercie i o tym amen. Będziemy dotłukli, w każdym miejscu dotłuczemy, żeby w końcu ludzie zaczęli świadomie odpowiadać na to, co tutaj jest. Tu jest moc Boga, wiecie? Rzeczywiście moc Boga, która się wylewa w Kościele. Czy chcemy z tego skorzystać? Czy chcemy, żeby Bóg przemieniał nasze serca? Żeby przemieniał te miejsca, w których mieszkamy? To trzeba otworzyć dziurę, głośniej po prostu zawołać do Niego, nie? Ha? Rzeczywiście księże tak jest, czy nie? No tak, no on tutaj głośniej przyszedł, dlatego go pytam o to, nie? Widocznie on doświadcza rzeczywiście mocy Boga, nie? Zresztą on tu ma fajną ekipę też, troszeczkę tak dziurki otwierają te Boże owieczki, mówię wam, nie? Serio, ale ja nie, to że na was narzekam tam z tyłu, okej? Okay? Dalej. Prosto rzecz. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, to się zerze. Czekam na twoje decyzje, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań się nie okłamywać, więc zaczyn tęskni twoje serce. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, to się zerze. Czekam na twoje decyzje, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań się nie okłamywać, więc zaczyn tęskni twoje serce. Serce. Bóg przemienił moje życie i chcę twoje też przemienić. Chyba, że ty tego nie chcesz, nie chcesz w życiu już nic zmienić. Gdy dostań się z krainy cieni, by odkrywać życia pasję. Tu nie chodzi o nasze oparcie, ale by uparcie dążyć do realizacji dobrych pragnień. Bóg prawdy każdemu chce pokazać to wyraźnie. To powolutku, krok po kroku nabiera rozpędu. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia w życiu błędów. Odkrywa potencjał, który chce się wydostać. Tłumiony przez to, który chce swoje zuby. I po porażę, jak kończy podjęcie, co nie chce zaliczyć. Wszystkie te próby, które za to się robią, kosztuje. Za to ona wróci nawet twarz. Czy liczy się brak, jeśli karma nie odrzeć w życiu. Liczy się tylko hajs. Czas odrzec po liczu łzy. Chyba, że są to łezki szczęścia. Kropla nadziei, poranie mgły, które się wbija i mocno wkręca. I nie uga światła, które się zmienia w zegarach wskazówki twojego serca, które wybija na ziemi twe dni. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, to cię zerze. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań się nie okłamywać, więc zacznij tęsknić twoje serce. Nie mów mi, że nie masz szans zmienić życia dziś na lepsze. Nigdy nie zostawaj sam z problemami, to cię zerze. Czekam na twoją decyzję, to jest ten czas, to jest to miejsce. Przestań się nie okłamywać, więc zacznij tęsknić twoje serce. I teraz chcę was zaprosić do króciutkiej refleksji, bardzo krótkiej. I nie siadajcie, z racji, że na poprzednim koncercie siedzieliście, bo był naprawdę bardzo głęboki koncert, piękni, wspaniali muzycy, ale chcę krótko się podzielić moją historią. Może dla ludzi, którzy dzisiaj, nie wiem, zakładam, że są... Piotrek, to jestem mnie piękny? też jesteś piękny, Jacku. Piękny inaczej, panie mówił. Piękny inaczej, gdyby nie te łyse głowa, tak? Nie moja wina, że po prostu mi włosy wypadły, to co ja zrobię, nie? No. Dokładnie. Uwaga, przyjaciele, żeby nie tracić czasu, bardzo konkretnie chcę się podzielić, bo wiem, że są tu być może mamy, które, nie wiem, straciły już nadzieję, mają syna,
Często dzwonią do nas, mamy fundację, mamy adres, dzwonią kobietki, które mówią: mój syn pije alkohol, mój syn ćpa, co mam zrobić? I wiesz, i ja chcę ci dać świadectwo, może droga mamo, droga babcio, który masz wnuczka może uzależnionego, może to będzie dla ciebie jakaś iskierka nadziei w tej beznadziei, którą już masz. Wiesz, chcę się powiedzieć jednym takim przełomowym dniem z mojego życia. I wiesz, ale zacznę od tego, że jestem chłopakiem bardzo poranionym. Gdzieś nie rozumiałem świata, ojciec nie był moim autorytetem. W dzieciństwie zostałem skrzywdzony na tle seksualnym. Bardzo dużo mnie rzeczy przerastało, czułem się słaby, czułem się niewartościowy. I szukałem czegoś, co sprawi, że będę pozornie silny. Wpadłem w grupę ideologiczną, zacząłem się odurzać. Tylko po to, by nie być samemu, by być w grupie, by być z kimś. Jest taka naturalna potrzeba w każdym człowieku, że chce przynależeć do grupy. Chcę być kochany, akceptowany. Ja też tego chciałem bardzo, bardzo. Miałem te deficyty w domu i zacząłem szukać tego na osiedlu, na ulicy. Zacząłem powielać pewne rzeczy, które robili moi koledzy. Nie mając charakteru, nie mając tej pewności siebie, szukałem tej pewności i dowartościowania w złych rzeczach. I tak zacząłem spadać. I to jest kolejna klasyczna historia chłopaka z osiedla, który bardzo się pogubił, który zawalił szkołę, sprawy w sądzie, problemy. Większość rodziny mnie skreśliła, z niego nic nie będzie, ja zaćpany codziennie coraz bardziej. Mama mówiła: Piotr, zrób coś ze sobą, chłopaku, daj sobie pomóc, otwórz się na mnie, chcę ci pomóc. Moja mama chodziła do kościoła, modliła się, a ja codziennie naćpany przychodziłem, śmiałem jej się prosto w twarz. Ale gdzieś w środku byłem bardzo cierpiący, bardzo zalękniony. Gdy mówiła do mnie: zobacz, jak ty żyjesz, weź tam się stuknij. Stuknij się w to głowę swoją, idź lepiej do kościoła. Ty nic nie wiesz o życiu, ja wiem. Tylko ja tak zewnętrznie mówiłem, w środku ja nic nie wiedziałem. Ja miałem ogromną ciemność i pustkę, bezsens życia. I moment przełomowy, tak mocno uproszczając, wyjechałem do Gdańska, tam mi kolega załatwił pracę, byłem już na takim dnie totalnym, ćpałem codziennie, moje ciało się zmieniło, bardzo dużo konsekwencji mojego życia. I tam dowiaduję się, że wszyscy moi koledzy się ode mnie odwrócili. Była czarna rozpacz, nie wiedziałem, co mam robić, gdzie mam iść, gdzie mam szukać pomocy. Wróciłem wtedy do mojej miejscowości. W drzwiach spotkałem moją matkę. Ona naprawdę szukała mnóstwa sposobów. Wywalała mnie z domu, mówiła: Mendala, nie będę trzymała na chacie. Cały czas o mnie walczyła, ale walczyła w sposób mądry. Ja wiedziałem, że moją mamę nie mogę zmanipulować. Mam na przykład kolegów, którzy są uzależnieni bardzo mocno. I mamusia im zawsze pranie zrobi, on wraca pijany, naćpany: chodź, syneczku, zrobię ci pranie, a rano śniadanko jeszcze przygotuję, mu wiesz. On ledwo doczłapie się na chatę. Ja tym matkom mówię: sorry, może czasami przesadzam, ale mówię: pani najprawdopodobniej syna nie kocha. Jak to nie kocham? No pani w tym momencie, dając mu śniadanko, robiąc mu pranie, wspiera jego alkoholizm bądź narkomanię. No i on jest zdziwiony. A moja mama co robiła? Wypadł, ćpunie z chaty. Ona mnie kochała, z miłości to robiła. Czasami z miłości trzeba dać liścia komuś. I to było bardzo mocne. Ja wiedziałem, że matki nie mogę ją manipulować, więc ja gdzieś tam chodziłem, szlajałem się i wtedy wróciłem. Z tamtego miasta w drzwiach ją spotkałem, zobaczyłem zapłakaną, podkrążone oczy, wykończoną. I dotarło do mojego pustej głowy, że mama tak wygląda przeze mnie. Całe życie mówiłem, że to przez kogoś innego matka tak wygląda. Żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność, wtedy dotarło, że mama wygląda przeze mnie. I pośród wielu, bardzo mi to bolało, prawda boli, niektórzy to doskonale wiedzą, jak prawda może przygnieść. Szczególnie jak jest mnóstwo konsekwencji. Ale prawda, z prawdą jest tak, że i z Bogiem, że jeśli do Niego przyjdziemy, On tą brutalną prawdę o nas i straszną jest w stanie przemienić. Przemienić swoje przebaczenie. I ja tamtego dnia w ogromnym już uproszczeniu trafiłem do kościoła. Przyszła mi taka myśl, szukając pomocy, nie wiedząc, gdzie jej szukać, trafię do kościoła. W tamtym kościele odbyłem pierwszy raz prawdziwą spowiedź. Stanąłem w prawdzie, przyznałem się do mojej nędzy całej, przyznałem się, że jestem uzależniony, że jestem zakłamany, że moje życie to jest jeden wielki niewypał, że strasznie cierpię. Wszystko wyrzuciłem, zdjąłem tą maskę i podczas tej spowiedzi usłyszałem: i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To był moment niesamowicie przełomowy. Mi odpuszczono. Nie mogłem w to uwierzyć, że On mnie nie pocisnął, że mnie nawet nie wyrzucił z tego kościoła. Poczułem się przyjęty, poczułem, że w tym kościele, że Bóg, dla Boga jestem ważny, wiesz. To był dzień przełomowy, listopad 2008 rok. Ten dzień był takim strzałem i impulsem,
że uwierzyłem właśnie w to Bożą łaskę i uwierzyłem, że mogę się otworzyć na drugiego człowieka. Później zaczęło się otwierać na wielu ludzi, na wspólnoty, na grupy wsparcia, na różne osoby, które wskazały mi kierunek. W pewnym momencie poznałem Jacka. Jacek był na podobnej drodze trzeźwości. Gdy go poznałem, okazało się, że chłop ma bardzo podobną historię życia do mnie. Dzisiaj mija już ponad 9 lat mojej trzeźwości, w ogromnym uproszczeniu. Mam żonę od ponad roku. Nigdy nie spodziewałem się, że mogę zbudować zdrowe relacje z kobietą. Udało mi się... Dzięki bardzo. Udało mi się skończyć studia. Wcześniej szkołę wieczorowo skończyłem, maturę zdałem. Wiesz, ja całe życie głąbem byłem, tumanem. Nauczycielki mówiła, jednak spokojnie, jeśli ty z czegoś nie zdałeś, albo w ogóle nie masz szkoły, jest tobie ogromna wartość. To nie o to chodzi, nie od kwitu chodzi twoja wartość. Wiesz, bardzo dużo pięknych chwil w moim życiu, wspaniałych od ponad 9 lat, trudnych chwil. Jestem leszczem, pryszczem, wiem o tym. Jestem sam z siebie słaby, ale jestem mocny mocą tego, który mnie umacnia. Dlatego nasze życie to też jest jeden trud. Odkrywamy kluczową rolę Boga w naszym życiu, dlatego idziemy za Nim. Idziemy za Nim, mimo że świat tak mocno nas poranił. Idziemy za Nim, bo On uratował nas z otchłani. I ta droga, mogę Ci powiedzieć, że nie jest łatwa. I rzeczywiście nie jest łatwo gdzieś podążać w tym kierunku, ale wiemy i widzimy coraz bardziej, jak piękne są tego owoce. Dlatego robimy ten krok. Dlatego robimy ten krok, by podążać za naszym Zbawcą. Tak, za jedynym Zbawicielem świata. Za Jezusem Chrystusem. Idę za Nim. Idę za Nim, idę za Nim. Bo za to, co świat mnie już poranił. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Bo On uratował mnie z otchłani, On mnie uratował. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Mimo wszystko idę za Nim cały czas. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Bo za mocno świat mnie już poranił. Ta człowieka strzep życie dał, abyś ty mógł życie mieć. Przebity bok, wytrysnęła woda, krew. Przebity bok, wielki jest mój grzech. Tyle ran na tobie, bo mnie wielki grań. Wylewano łzy, abyś odkręcił kran. Teraz znam, jak i tej miłości ogrom. Klęczę sam, odbył siebie grzech i pogrom. Mówię wam, on rozkazuje nawet sztormom. Jak chcesz zmian, to tylko w nim prawdziwa wolność. Dam nam znak, któremu sprzeciwiać się będą. Idę za Nim przez pokolenia Jego wierność. Idę za Nim, idę za Nim. Bo za mocno świat mnie już poranił, da. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Bo On uratował mnie z otchłani, On mnie uratował. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Mimo wszystko idę za Nim cały czas. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Bo za mocno świat mnie już poranił. Budziłem po pustyni swoich ran i win. Przywróć mi wzrok, proszę Cię mój rabuni. Zdziwienie, szok, On dotyka oczu mych. Idę dziś za Nim, On pokazuje jak mam żyć. Widzę krzyż, tak rozpięty mój wybawca. Za Nim iść, Jego miłości wzrastać. Nie mam nic, chyba tylko swą bezradność. Daj mi pić, nie chcę więcej pragnąć. Pusty grób, całkowitą władzę ma nad śmiercią. Jego duch ma zamęt na tych, którzy cierpią. Dobry Bóg, Jezus Chrystus, świata Zbawca. To mój Bóg, wiecznego życia dawca, tak, ha, ha. Idę za Nim, ha. Idę za Nim, ha. Bo za mocno świat mnie już poranił, tak, ha. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Bo On uratował mnie z otchłani, On mnie uratował. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Mimo wszystko, idę za Nim cały czas. Idę za Nim wciąż, idę za Nim. Bo za mocno świat mnie już poranił, tak. Kto chce iść za Chrystusem, kto chce doświadczać Jego miłości, mówi amen. Amen! Amen! Kto chce podążać pomimo wszelkich trudności, które będą na tą drodze, mówi jeszcze głośniej amen. Amen! Amen! Ja chcę to słyszeć jeszcze głośniej od tych ludzi też tam z tyłu, bo ten dźwięk póki do mnie doleci, to już zapominam. Uwaga! Amen! Amen! No teraz lepiej, o wiele lepiej już widzę, nie? Okay. Teraz specjalna dedykacja dla wspólnoty Azyl. Brawa dajcie dla nich! Dajcie dla nich brawa! To są ludzie, którzy stoczyli wiele boju w życiu, doświadczyli upadku.
tylko wolność, bo tylko Chrystus daje prawdziwą wolność. On nam pokazuje prawdę, jak mamy żyć. Tu wolności w życiu, prawa ręka do góry. Uwaga, uwaga, lecimy. Tu wolności, wyzwolił nas Chrystus, tu wolności. Duszy, ciało i umysłu, tu wolności. Diabeł z niego ucisku w UZD-ku. Widza nie zmarta, wszystko ku wolności. Wyswobodził nas Chrystus ku wolności. Duszy, ciała i umysłu ku wolności. Diabeł z niego ucisku w UZD-ku. Widza nie zmarta, wszystko. Trzymamy rączkę na razie. Kto chce prawdziwej wolności, w duszy Chrystusie wysoka ręka. Ku wolności. Wyswobodził nas Chrystus ku wolności. Skruszył, że tutaj dałem do wolności, gdy na życie brak się z pomysłu ku wolności. W sercu masz miłości za nim, wiarę, miłości, nadzieję. Wysłałeś do hospicjum wiarę, miłości, nadzieję. Miałeś za nic, kto wytrzymało ci granic. Kiedy nic do opętani, jakby zamknięcie na silniejszy problem. Rzucenie bez nadziei do złu, to co odpłani. Oto ciemni mroty, nie słowica, żarło ci klinami. Nie zastąpi się pani, do wolności się stali. Jak na lęku jeszcze ku wolności, tak. Ja chcę za Jezusa, chodź, pobożaj z nami. I chodź, przecież tu dają, bo to nas zani. Lepiej ci nie wolę w końcu, odkrojemy ściany. Udę ten, po co duka, podkłada dziś nami. Ku wolności, wyzwobodził nas Chrystus do wolności. Do życia ma i umysłu do wolności. Diabeł z niego ucisku, duże pędu. Widzę, nie zmarta, wszystko ku wolności. Wyzwobodził nas Chrystus do wolności. Do życia ma i umysłu do wolności. Diabeł z niego ucisku, duże pędu. Widzę, nie zmarta, wszystko. Uwaga, druga ręczka do pary. I nie wiem, na boki czy do przodu? Na boki, na boki. Ku wolności, tego wyrwać nie woli. Ku wolności, tego kupacji, duże pędu. Ku wolności, prowadzi nas Chrystus do tej roli. Ku wolności, bo nic pan zdaje. Możemy dziś powoli, w wolności będziemy jak rozpędzony boli. W wolności uczy nas samokontroli. Nie strzegaj zasadzki, daje nam to co koli. W wolności broń trwa, dopóki Bóg pozwoli. W wolności śledzenie nowego cięcia obok. W wolności narodzić się rano, to jest cudowne. Nie chcę przepłacać, nie chcę zadowolić. W wolności wolę, uczuć się niewygodne. W wolności wyrwali jak spada na to. Może w tym braku możesz tym doświadczyć tak samo. Może ty, siostro, możesz tym doświadczyć tak samo. Odważnego na scenę, ręka do góry. Nie wiem, że stary jest też zawsze, ale nie. Dajemy szansę komuś. Okej, okay, tu koleżka, tak? No dobra, uwaga. I jedna odważna dziewczynę. Tam jest, dobra, dobra. Juniorzy są, a tacy oba się od waszej ekipy. Dawaj, ziomek, ty. Chodź do nas. I jeszcze tutaj koleżanka jakaś. No i dobra. Okej, okay, poszli. Dobra, odra. Poszli ogniem, chodźcie tam, tutaj bok jeszcze. Chcemy was nauczyć dobra, teraz. Chodź już, jak idziesz, to no, chodź. Chodź do nas. No chodź już, no. Przyjaciele, dobra, już. Stajemy tu na środku. Jedna chodźcie. Osoba tu nie zrobi różnicy. O to juniorzy. Jeszcze idziemy tutaj. Młodzicy, młodzicy. To juniorzy, a to młodzicy, nie? Uwaga, nasi przyjaciele ze sceny nauczą was tańca brazylijskiego, którego nas nauczyli rodowici Brazylijczycy. O, ja wiem, że teraz będzie, ojej, co to? Hej, oni tak się modlą, dobra? Chcę wam pokazać, jak oni rzeczywiście się modlą. I ja na początku nie mogę tego przeskoczyć, bo ogólnie ich mentalność, ta południowoamerykańska, się troszkę różni od naszej. I na początku miałem wielki problem. I wtedy doszedłem, wiesz, do jakich wniosków? Że w tym momencie, jak oni się tak modlą, to trzeba stać się jak dziecko. Aha, mamy napisane w Biblii, że żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, musimy stać się jak... Dzieci! Dokładnie! No Boże owieczki, no przecież no, na Ewangelię znacie, nie? No rzeczywiście tak trzeba. Dlatego pomyślałem, kurka, przełamie się, najwyżej mnie wyśmieją. I zacząłem robić taki krok przełamania do tego, by zacząć to tańczyć. I teraz jest ten moment dla ciebie, byś mógł się przełamać. I tam do tych osób gdzieś tam dalej, okej? Okay? Młodzieży po 20, okej? Okay? Okay? Żebyście mogli po prostu teraz tak się przełamać, może akurat stoi tutaj jakaś znajoma, sąsiadka czy coś. No i zobaczymy, czy będziesz po prostu w stanie zrobić to, okej? Okay? Bardzo, bardzo prosty taniec. Naprawdę proszę, teraz ja pokażę wam o co chodzi, okej? Okay? Uwaga! Sobie przyspieszymy, nie? Zapatrzcie na Jacka i wy już próbujcie, ale tu ekipa, jesteście odpowiedzialni za nim. Zaczynamy łapać poczucie rytmu, kolanty chodzą, uwaga! Patrz, hej! Raz, dwa, trzy, go!
Dotki ognie boją rękę, dotki ognie boją rękę, dotki ognie boją rękę, o panie, nogę! Dotki ognie boją nogę, dotki ognie boją nogę, dotki ognie boją nogę, o panie, głowę! Dotki ognie boją głowę, dotki ognie boją głowę, dotki ognie boją głowę, o panie, serce! Dotki ognie boję serce, dotki ognie boję serce, dotki ognie boję serce, o panie, ej! I fajnie, niektórzy już się od razu przełamali, a to miało być tylko, że pokażemy najpierw. Chociaż niektórzy dalej stoją, patrzą się, ty, ale dzieci nada, ale pajacują. Ja wiem, że dla mężczyzn troszkę jest trudniej się przełamać, wiecie co biega, nie? Bo w Polsce tu na sztywniutko się śmiga, nie? Chłopaki, nie? Dupka spięta, nie ma klienta, nie? Wiesz, wiecie co biega, nie? To trzeba troszeczkę wyluzować bułeczki, jak to się mówi. I rzeczywiście dzisiaj jesteśmy tutaj, by stawać Bożej obecności, ej! To jest modlitwa! Jeszcze raz powtórzę, że no, rzeczywiście trzeba stać się jak dziecko w tym momencie i może ktoś będzie przychodził tam za tym murem i będzie patrzył na ciebie i... No i co z tego? A to sąsiadka idzie na przykład. Kryszka, ty tańczysz, zwariowałeś? Co jest ty? Co ty tańczysz? Kobieto! Jeszcze jakieś łysy na scenie, o co chodzi? Ej. No wie. Dobra, trzymam się. Robisz to na Pana Boga, nie? Pani Krysiu, okej. Okay. Uwaga, uwaga, przyjaciele, chcemy z wami z publicznością. Wy będziecie wjeżdżali, jak jest, dotknij ognie moją rękę, dotknij ognie moją rękę, dotknij ognie moją rękę. O panie! I wy, ale to musi być, wiesz, po prostu jak ogień z nieba, wiesz o co chodzi? Tak jest, na słowo przećwiczymy na 3-4 z łapką wjeżdżacie, o panie. 3-4! O panie! Sami panowie, 3-4! O panie! Same panie, o panie, 3-4! O panie! I to jest to, piękny, jak samitny, piękny głos, no, okay. Super. No. Uwaga, uwaga, zaczynamy, wchodzimy w to bardzo, bardzo wyraziście, bardzo wyraźnie, zaczynamy się rozkro ekipa. Dobra, no, uwagacie, chodźcie mi kiedyś, że bliżej się z nami mocno, pamiętacie od czego zaczynamy, ej, ekipa. Najpierw koleneczki zaczynają, to jesteśmy w komi pas, Raz, dwa, trzy, dotki ognie moją rękę, dotki ognie moją rękę, dotki ognie moją rękę, o nogę, dotki ognie moją nogę, dotki ognie moją nogę, dotki ognie moją nogę, o głowę, dotki ognie moją głowę, dotki ognie moją głowę, dotki ognie moją głowę, o panie, serce, dotki ognie moje serce, dotki ognie moje serce, dotki ognie moje serce, o panie, jeszcze raz, dotki ognie twoją rękę, dotki ognie twoją rękę, dotki ognie twoją rękę, o panie, nogę, dotki ognie twoją nogę, dotki ognie twoją nogę, dotki ognie twoją nogę, drugi krok teraz! Uwaga, powtarzacie razem z nami, patrzcie na Jacka. A kto by pomyślał, nie? Taki Boży fitness, no. Nie? Że jednak można połączyć takie rzeczy, widzicie? Może jakaś pani chciałaby się na siłowni i myśli, kurczę, straciłam siłownię, a to od Jacka. A może dawno ktoś się w ogóle nie ruszał, wiesz, że taki... I później tak patrzy, kurwa, jakieś celulity i jakieś inne, to wiesz, nie? A ty właśnie modlisz i przy okazji, wiesz, nie? Ty, wiesz, sam Body Janeiro, wiesz, co biega, nie? Duchowy fitness, no. Dla Pana Boga. Uwaga, no. Przyjaciele, drugi krok. Patrzcie na Jacka i próbujcie powtarzać. Okay. Ja mówię rękę, ręce do góry, nogę, skłon do nogi, głowę, serce, rękę, nogę, głowę. Powtarzaj. Serce. Musisz wypowiadać. Rękę, nogę, głowę, serce. Musisz wypowiadać, bo mózg tak działa, a za chwilę przyspieszymy. Ja mówię rękę, nogę, głowę, serce. Rękę, nogę, głowę, serce. Rękę, nogę, głowę, serce. Ja mówię rękę, nogę, głowę, serce. Rękę, nogę, głowę, serce. Rękę, nogę, głowę, serce. Jedziemy,
Ja mówię rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, jest. Ja mówię rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, co jest? Ja mówię rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, cios! Ja mówię rękę, nogę, głowę, serce, rękę, nogę, głowę, serce, okej. Okej, uwaga, kto przyjmuje nasz duchowy fitness, Boży fitness? Zaczynamy od jackiej ekipy. Amen! Amen! Moja ekipa. Amen! Amen! Same panie. Amen! Amen! I sami panowie, jeśli jesteście panowie, dajcie się usłyszeć. Amen! Amen! A się przyjęło, że Kościół jest żeńsko-katolicki, nie? No. Nie rzymsko, tylko żeńsko, nie? Większość pań, panowie, gdzie jesteśmy? Musimy się obudzić, by być przewodnikami duchowymi naszych rodzin, naszych kobiet. Słuchajcie, ja mogę księdza prosić, jak już tu pokazujemy męski wymiar? Ja wiem, że mamy 10 minut, zdążymy. Zresztą była obsługa, tam niby tam parę minut, dobra. Ale szybko, bo chciałbym tu powiedzieć o Bożym miłosierdziu i chcę księdza tu pokazać, nie? My się ogólnie nie poznaliśmy wcześniej, w sumie poznaliśmy się tu za sceną, nie? Jakoś tak wyszło, nie? Ja Jacka znałem z internetu. A internet to nie jest na żywo, nie? Okej? Okay? A z internetu to wiadomo, że te relacje są różne, nie? Okej? Okay? Także można mieć 5000 osób na Facebooku gdzieś tam znajomych i w sumie mało to znaczy, jeżeli tych osób nie spotykasz gdzieś bliżej oko w oko, nie? Okej? Okay? Często tak może być. Choć nie jest to regułą. Ale po co ja go już tu wziąłem? Żeście go zobaczyli, to pierwsza rzecz. I chcę wam go pokazać, nie? Bo dlatego, że też się nie znamy, to dlatego go wziąłem, nie? Żeby nie było, że to ustawione, dobra? Tak na maksa, nie? Mówiłem, że go wezmę, dlatego tu stał. Ale nie mówiłem po co. I uwaga! Chcę wam pokazać tego typa, nie? Przyjrzyj się, to jest ksiądz, nie? Wiadomo, jak dzisiaj się mówi za bok księża, to jest grzesznik. Grzesznik? Grzesznik. Grzesznik, przyznał się. I teraz, ty, Baśka mówiła, nie? Nie? Podejrzanie wygląda. Podejrzany, nie? Typ. Słuchajcie, no grzesznik, to jest typ, to jest grzesznik, który potrzebuje Bożego miłosierdzia tak jak ja i ty. Co, jesteś zdziwiony? Zdziwiona? Nie wiem, no, czym? Tylko jest jedna jeszcze rzecz. My z Piotkiem zawdzięczamy nasze życie posłudze sakramentalnej kapłanów. I doświadczamy mocy Boga, mocy Jezusa, który wylewa swoje miłosierdzie przez posługę takiego oto grzesznika. Bóg sobie tak to wymyślił, ja tego nie wymyśliłem, wiesz co biega? Ja tylko tego doświadczam w swoim słabym życiu. W mojej słabej osobowości, jak Bóg mnie umacnia. Bo stoją przed wami słabi ludzie i mocni zarazem. Słabi jako ludzie, ale mocni mocą tego, który daje rzeczywiście swoją miłość. Przez Jego słowa, przez Jego gesty, przez Jego ręce po prostu wylewa się Boże miłosierdzie, Boża łaska. On jest kanałem, nośnikiem Bożego miłosierdzia. Czy chcesz, czy nie? Czy nawet w sumie On teraz, czy chce, czy nie? Już przyjął święcenia, to już tak jest. I wiem tylko tyle, że w naszym życiu się sprawdziło to, co Jezus mówi do świętej Faustyny w dzienniczku. Nie wiem, czy znacie, to taka polska prosta zakonnica, która podstawówki nie skończyła. Która miała bardzo zażyłą relację ogólnie z Jezusem. Słuchajcie, i Jezus jej powiedział, że On w spowiedzi świętej zasłania się tylko kapłanem. I żebyśmy nie rozbierali, jaki On jest, tylko przychodzili z ufnością, z pokorą, ze skruszonym sercem i wtedy Jezus obiecał, że On sam będzie działał w duszy. I my rzeczywiście doświadczamy tego w naszym życiu, jak Bóg dotyka naszych spękanych serc, nawadnia glebę naszych serc i rzuca tam ziarno, ziarno swego słowa, swoich obietnic i one zaczynają kiełkować. I rzeczywiście wiem, że dużo rzeczy może się zmienić też w tobie, jeśli podejdziesz do tego naprawdę ze szczerym, skruszonym sercem i odkryjesz, że za takim typem kryje się sam Jezus Chrystus w Jego posłudze sakramentalnej. Wiesz, dlatego dzisiaj jakoś staram się mieć inne spojrzenie na to wszystko. Kiedyś inaczej myślałem, dzisiaj odkrywam niesamowicie Bożą obecność w sakramentach Kościoła. Dlatego wraz z księdzem chcemy go wielbić teraz. Chodź tu ksiądz bardziej. Dzisiaj raz. Chodź tu ksiądz. Chodź tu ksiądz. Ksiądz, będzie bardzo proste. Tak, uwaga. Siedź, uwaga. Zaraz. Uwaga, za chwilę. Dzięki przelicie, Panie. Pokaż to widzi szczęść. Zacznij teraz pracę w dłonie. Pogoda w grzech. Dzięki przelicie, Panie. Pokaż to widzi szczęść. Zacznij teraz pracę w dłonie. Pogoda w grzech. Stop! Stop! Hej! Ja wiem,
też do mnie, którzy przyszli, to się przyglądają, o co chodzi. Ej, spróbujcie się przełamać, okej? Ja wiem, że niektórzy stoją i cały czas się na nas patrzą. Zrób prosty gest przyklaśnięcia, wiesz sobie, nie? Naprawdę to nic nie kosztuje, a ja wiem, że Bóg może dzisiaj zadziałać nawet podczas tego twojego gestu, okej? Spróbuj się przełamać, bez względu co kto o tobie dzisiaj pomyśli, dobra? Zrób taki krok. Oczywiście nie mówię do was, przodu. Nie, ja tak wiesz, ja stąd mam jakiś tam lepszy podgląd tego wszystkiego. Nie bój się, zrób ten krok, serio ci mówię, nie? Bóg dzisiaj może dotknąć twojego serducha. Tylko zrób krok naprzeciw. Zrób ten krok, to może to jest to przyklaśnięcie, dobra? Jeszcze raz, możemy zacząć. Mam nadzieję, że zaczniemy. Wielbić go chcemy. W bardzo prosty sposób. O kurczę, czekaj. A, już widzę. Dobra, jedziemy. A nie, nie jedziemy. Coś się za tego zapętliło. Szefie, mogę prosić? Dobra, uwaga, zmienimy wiesz, dobry. Bo tak naprawdę w naszym życiu uwielbienie jest takim bardzo ważnym momentem. Święty ojciec Pio, taki święty, nie wiem czy znasz, bo niektórzy znają, stygmatyk, on powiedział coś takiego, zadano mu pytanie, co zrobić, żeby po śmierci od razu trafić do nieba. Zadano mu pytanie, święty ojcze, co zrobić? Ojciec Pio powiedział, ile procent w ciągu dnia uwielbiasz Boga, tyle jesteś w niebie. Więc, jeżeli ktoś uwielbia w swoim życiu 100% Boga, to jest na 100% już w niebie po śmierci. A zobaczcie, ile w nas narzekania jest. Ile we mnie, ja się budzę czasami, o kurczę, jaki pochmurny dzień. Oczywiście na rzadko są takie dni, doceniam nawet deszcz, doceniam przeciwności losu, też doceniam, że coś mogą mnie nauczyć, ale jednak jest w naszym też społeczeństwie i we mnie dużo narzekania, niewdzięczności. Czasami budzę się, można powiedzieć, tak umysłowo o 17 godzinie i myślę, kurczę, nie podziękowałem za nic Bogu, nie podziękowałem bliskim, na przykład za to Bogu, że miałem co jeść, za to, że miałem dach nad głową, takie prozaiczne rzeczy, niektórzy nie mają na niektórych kontynentach, nawet jednego ciepłego posiłku. A ja nagle wielce mi się należy, prawda? I wiesz, i to jest bardzo ważne. Dlatego Bóg nas zaprasza do takiej wdzięczności. I wtedy i człowiek zostaje tak uzdrawiany mocno. Uzdrawiany mocno wewnętrznie. Jego dusza się zmienia, kiedy jest wdzięczny, jest taki rozgoryczony. Zaczyna być szczęśliwy. Słyszałem coś takiego, że i widzę to w swoim życiu, że jeżeli jest wiele w nas wdzięczności, to pożądliwość spada. Nasza pożądliwość, nasze chciwości, żądze, one się zmniejszają. Okej. Okay. One się zmniejszają. Jest ksiądz, spokojnie księdze. Okay. Mówimy okay. Amen. Jeśli przyjmujesz to, co mówił Piotrek, mówisz amen. Bardzo prosty sposób, okej? Okay? Bardzo prosty. Pamiętacie to? I za chwilę wrócimy do tego uwielbienia, moje kochane. Jest okej. Okay. Amen. Amen! 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 Dziewczyny! Amen! Amen! Sam ksiądz! Amen! 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 Okej, to mamy to! Mamy to! I teraz bardzo krótki sposób, ksiądz, dawaj na bok! Chcemy mieć prosa, chcę z tyłu! Zacznij teraz, patrz na to, bo to jest pogoda, przejdź, tak? Zacznij sobie czekanie,
Panie, tylko w Tobie jest ratunek. Prosimy Cię dzisiaj, w ten wieczór, byś przemieniał nas, dotykał nas, napełniał nas swoim Duchem Świętym. I kontynuujemy uwielbienie. Bardzo ważny moment dalej, okej? Okay? Bardzo prosty moment dalej. Powolutku lądujemy, dlatego zachęcamy tych wszystkich, którzy jeszcze nie włączyli, żebyś przed metą się włączył. Okej? Okay? Trzeba się bardzo proste. Bang! 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 Na głowę, hej! Bang! Uwaga! Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. Tym wszystkim co mi dajesz, po prostu słońce, że jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. Tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Jeśli spomnienie, kajesz, bijesz, każdego dnia z miłością o mnie się troszczysz, miłość twoja przykrywa grzech, przykrywa to ci z otwartym sercem prosty. Spłaciłeś mój płyn, nie ciągasz mnie koszty. Poznaję twą dobro, nie jestem agnosty. Słowa skorzystasz, czy ciebie i osty. Ty jesteś mistrzem, czy tej riposty. Proszę i prosiłem, by nie bał się gosty. Niech głosi to słowo, posiada krańce. Życie gminy częściej i jest bezlitosny. Pomagam twoje imię, zakładasz kadance. Dajesz na mnie, nie zbyt żadnej pancerz. Który broni lepiej niż ten broni pewna. Tego wyciągnięty, szokowy pancerz. I tak jak mamy, będzie przemierzać osiedla. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. Tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. Tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Każdy spotkaniem człowieku, bo tego poświęcą. I na wzrach, bo panie to pękałek, a światło na przekór. Nawet jeśli to świat na głosie sobie piach. Nawet jeśli za chwilę, za kilka sekund, na stronę nie ochrony, jak już globalny kran. Naprawdę strach, pokryje cały dzień. Będę dziś na dach i za siebie liczy. Za dary, za miłość i za nadzieję. Za to, że muszę się kroczy nadziei w ruch. Takie zapomnienie mam jeszcze ci pozdrowienie. Może nawet wiary większe niż publiczny duch. Prosić tylko rozpożenie. I złapany znowu przez to robi przedmienia. Sześć grzechy i choroba. Zresztą moje podrady kryzys po Bogie. Jeszcze znam tym przyjm, krzyki Jezus za Tobie. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. Tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. Tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz. Jeszcze raz. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie Panie cześć. W tym wszystkim co mi dajesz, czy jest to słońce, czy jest to deszcz.